wina cię za darmo. Są przewidziane nagrody, także zapraszamy jeszcze jedną odważną parę. Drodzy Państwo, proszę oklaskami wezwać jeszcze jedną parę. Zapraszamy jeszcze jedną parę, pani Kamilo. Poprosimy, żeby pani tam zadziałała, jakieś koleżanki wyciągnęła. Zapraszamy jeszcze jedną parę do udziału w konkursie. Drodzy Państwo, jest tyle nagród do rozdania, także proszę, proszę o czynny udział w zabawie. Zapraszam tutaj wszystkich. No i nagradzamy tą parę brawami za to, że się odważyli. To proszę do kostki sobie jakoś przywiązać. Do kosteczki, do kosteczki, do kosteczki. Oczywiście wiążemy króciutko. Tutaj pani już nam popsuła. Ojej. Dobra, proszę związać, proszę się przygotować. Wiążemy króciutko tak, żeby baloniki odstawały 20-30 cm od nogi. I oczywiście mniej więcej, ponieważ konkurs będzie polegał na tym, że wy, drogie panie, będziecie tańczyły i oczywiście będziecie musiały w tym tańcu przebić balona swojego konkurenta tanecznego, że tak powiem. Czyli tak, drogie panie, oczywiście pary nawzajem sobie nie przebijają, tylko para przebija, stara się oczywiście przebić drugiej parze jakby w trakcie tańca. Ale jest jedna prośba. Nie kopiemy się po nogach, to przede wszystkim, bo panie pozakładały markowe rajstopy, także na pewno by nie chciały mieć dziur. Nie kopiemy się po nogach, kopiemy w baloniki i oczywiście... Drogie panie, chyba już wszystko wiadomo, o co chodzi. Oczywiście próbujemy przebić balona i oczywiście para, która zostanie na samym końcu, czyli która zostanie z balonem, wygrywa ten konkurs. Ale też znajdą się nagrody pocieszenia. Także, drogie panie, czy zasady są jasne? Jasne jak słońce. Także zaczynamy. I oczywiście proszę się nie kopać po nogach, delikatnie i swobodnie. Lecimy. Oczywiście tańczymy w parach. Ale to ma być taniec, drogie panie, nie jesteście na boisku, nie jesteście na boisku. To ma być taniec, z gracją poproszę. Zabiorę cię na dziką plażę. Oczywiście pary, które już nie mają swojego balona. Co się dzieje, co się dzieje? Tańczymy, tańczymy, drogie panie. Tu jeszcze mamy jedną parę, która ma balona, także przyczepiamy do nogi, drogie panie. Konkurs poszedł za szybko, no dobra. Drogie panie, zapraszamy tutaj po odbiór nagród. Jako główna nagroda dla tej pani z białym balonem. Za szybko, drogie panie, wyrwaliście się do tego konkursu, no ale dobrze. Oczywiście dla tej pary tutaj jako główna nagroda będą takie dzbaneczki, ale zapraszamy też pary, które brały udział. Będą nagrody pocieszenia. Proszę bardzo, będą nagrody pocieszenia, także proszę częstować się po kubeczku. Jeszcze chwileczka, jeszcze mam tutaj kubki, tylko muszę je wydostać. Ile was tu jest, dziewczyny? Trochę was tu jest, dobra, to poczekajcie, damy coś innego, bo jeszcze mam przewidziany jeden konkurs. Także mamy tutaj markowe torebki Chanel, proszę bardzo. Na Sylwestra jak znalazł, proszę bardzo, jeszcze jedna torebka. I mamy jeszcze dwie takie nagrody pocieszenia, proszę bardzo. I będzie jedna bransoletka i tutaj ramka na zdjęcie, proszę bardzo. Szybko poszedł ten konkurs, no cóż, miało być fajnie, ale poszło szybko, no trudno. Drodzy Państwo, nagródźcie brawami jeszcze raz osoby, które brały udział w tym konkursie. Jeszcze raz gorące brawa dla pań, które miały białego balonika i który przetrwał. Już teraz zapraszam wszystkich Państwa na parkiet i zaczynamy drugą część zabawy. Także drodzy Państwo, nie siedzimy, zapraszam wszystkich na parkiet. Jeszcze raz zapraszam do wspólnej zabawy na środek sali. Zabiorę cię na dziką plażę, gdzie płonie piasek i spada mech. Wyznam ci szepę, to o czym marzę. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dziękuję.